O Jezu! A jest różowa, więc warto. O fucken, to mi się chyba rozlało. Mordeczko, ty do mnie tu z bajerką nie podbijaj! Się biłam, biłam się o ten brązek. To już nie. Ale mózg walczy. To też jest taki słodki. Ty, ale fajny aparat, pokaż, nara. Hejolka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale! Dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do was z bardzo fajnym filmem. Dlaczego fajnym filmem? No oczywiście każdy mój film jest fajny, to już wiemy nie od dziś. Ale dzisiaj musimy zrobić update moich wszystkich kosmetyków, ponieważ już zaczęły mi brakować rzeczy w łazience i myślę, że możemy pojechać razem na zakupy, żeby po prostu takie wspólne, kosmetyczne, pielęgnacyjne, organizacyjno-łazienkowe zakupy zrobić. Stwierdziłam, że skoro robimy filmik o tematyce pielęgnacyjnej, to mogę wam trochę też powiedzieć o mojej cerze, ponieważ jak wiecie, ja się zmagam z trądzikiem już bardzo, bardzo długo i staram się w jakikolwiek sposób na niego zaradzić. Brałam różne leki, używam różnych kremów, byłam u dwóch dermatologów, u magika, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to naprawdę jest gościu, który leczy ludzi różnymi takimi zielarskimi sposobami i to była ostatnia osoba, do której poszłam i mam nadzieję, że to, co on mi przepisał, mi naprawdę pomoże. Na razie nie mogę nic stwierdzić, bo byłam stosunkowo niedawno, więc nawet jeszcze nie korzystałam z tych produktów, ale są to jakieś takie zielarskie syropki. Tak wyglądają. Jak będę wiedziała coś więcej, będę wam dawała znać. Na Instagramie na pewno też coś wrzucę. To jest na niestrawność, na brak apetytu. Jezus, czy ja będę przez to więcej jeść? Mocniczy jako środek moczopenny. Nigdy nie miałam z takimi rzeczami problemu, ja nie wiem, o co chodzi. Być może to ma takie zastosowania, ponieważ po prostu musi oczyścić toksyny z organizmu, czy coś w tym stylu, no bo jednak wiecie, to co jemy też ma wpływ na to, jak wygląda nasza cera. Skąd ten magik ma takie triki na trądzik? Tego nie wie nikt. Jezu, w ogóle jak byliśmy u tego magika, jechaliśmy sobie auteczkiem, tiru-rilu, przez jakieś wioski, bo on mieszka, wiecie, w takiej chatce w wiosce, taka dosłownie chatka magika, dosłownie tak to wygląda. Wchodzimy sobie do niego, czekaliśmy w ogóle jakieś dobre kilka godzin, bo tam jest tak, że ten pan przyjmuje kogoś, dokładnie omawia, co danej osobie się dzieje i ludzie tam przychodzą z naprawdę totalnie różnymi problemami. I wiecie, on tam robi różne mikstury z różnych jakichś herbat i tak dalej. Mi też zrobił jedną miksturę. Ale mam to w butelce od napojów wysokoskokowych, że tak powiem. Ja już się z samego początku rozgadałam, a tutaj czekają nas jeszcze zakupy, także ja już nie przedłużam. Lecicie ze mną, nie ma tu tamto. Ja się zaraz ogarniam i let's go! Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz z tym, że ja jestem przed kierownicą? Nienawidzę twoich ustawień fotela. Jak wiecie widzowie, ja jestem teraz na etapie szukania samochodu. W zasadzie już jestem na tym etapie od jakiegoś roku, odkąd mam prawo jazdy, bo już wtedy chciałam kupić samochód. Po prostu ja muszę się uczyć, prawda? Trzeba się... Jaka zimna ta kierownica! I faktycznie jest. Nie, najgorszy moment to są zimne fotele. Nie, no to mój był w miarę regrany, ale to dlatego, bo patrzcie widzowie, patrzcie co to jest. Ej, mam rozpięty rozporek. Dzisiaj środa, schodzie, prawie jak wtorek. Ja jestem świetnym kierowcą. Raz mnie jakiś pan na ulicy pochwalił, że super jeżdżę. Wiecie, jak Patryk jeździ? Ja wam pokażę. Sposób, nie jeżdżę tak, teraz to do końca się walnęłaś. No tak, jeszcze dalej, bo jeszcze nie. Ten fotel jest bardziej do tyłu. Nie, Paula. Jedziesz tak. Leno, trzymasz tą kierownicę, ale jedziesz, dajesz radę, nie? Ja jestem wyższy, więc mam dłuższe ręce, no, więc to jest trzymaj. Prawda, to jest prawda. A ty pół metra... To mi tak wygodniej. Także zapraszam was na wspólną jazdę z naszą ulubioną Paulineczką. I w ten jakiś idzie, no mi drogę zastawia. No. Pamiętaj, jednego w roku można. Bramę są. Nie wierzaj może w tą bramę. A co ja zrobiłam? Ja zamknęłam samochód. Nie zamknęłeś samochodu, on sam się zamknął automatycznie. Bo ja akurat kliknęłam bramę i wodki trzy. Ty, a może ja z tyłu usiądę, i zapnę dwa pasy? Oki to eksportowy towar. Jak Jeremy, Jeremy. Może o Donaldzie? Ty miałeś. Tylko Magdzie, to potrafię, zapijają gołdą żarcie. Nasz wspólny obraz dalej wisi na ścianie. Od jutra będzie spadać do torebki. Ej widzowie, ja się tego nie spodziewałam, zobaczcie, co tu się dzieje, what the fuck, jak mam tam wjechać? Ty, on ma pierwszeństwo. Ja wiem o tym, to ja mówię, co on tu robi, ja no go przecież... nie chciałam. Ja go zapraszałam, nie? Bardzo wrednym kierowcą jestem, no cóż. Ciekawe, jak ci pójdzie parkowanko. Kochany! O, to się nie ma. Ja dziewczyno z parasolem, bo poprzednio pada w deszcz. Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść te. Polskie dziewczyny też potrafią dupą trząść te. Leć tyłem, lekko w tą, prostuj, prosto, do przodu weź, do przodu. A stój! Tył, jeszcze. Stój! Wow, jak perfekcyjnie zabar... Pokażę wam to. Czekam, aż mi otworzy. Czy będzie dżentelmenem? O, wow, dziękuję! Specjalnie na to czekała. Przynajmniej w linii się zmieściłaś. Nie tam, kochany. No, zmieściłaś się. Nie jest źle. No, zobacz tu. No, nie. Nie możesz powiedzieć, że tutaj jest brzydko. To jest bardzo ładnie. Ty, ale fajny aparat. Pokaż, nara.
patrzcie, ile świątecznych, ładnych rzeczy, takich zestawów prezentowych. Mega fajne. Sushi ze skarpetek. No niesamowite. Sałateczki, proszę bardzo, jarzynowa, miodowa. Tego też nam brakuje. Ostatnio kupiłam, ale rozwaliły mi się całe. Płyn micelarny też na pewno biorę. No i waciki, żeby było czym zmyć. Ja wiem, które. Dobra, sprawdźmy Patryka wiedzę, które. Ja tylko jedne używam. A, no dobrze. Skąd wiedziałeś? Bo przecież nieraz ci kupowałem. Aha, okej. Okay. Pierwszy raz te ci kupiłem, bo tylko te były. Ej, tylko są na promocji, były. Ale ty też są na promocji. Lubię promocje. Bo będziesz Xinjiang. Co wtedy? Spokój ducha, wiesz, szamani. Wiesz co, ja chyba wezmę jednak to na promocję. To nie dlatego. Teraz życie jest mega ciężkie. Stoisz przed tą szafą, widzisz te wszystkie pasty i zastanawiasz się, którą. Nie. Wiesz, którą? No. Którą? Tą najładniejszą. Bierzemy tą. Jakie no, mydełka ładne. A to jest w ogóle super na prezent, takie zestawy. Ja bym nie przeczytał, że to są mydełka, ja bym to zjadł. Mydełka takie. To wygląda jak proszek do prania, ale podejrzewam, że to jest jakaś sól do kąpieli. To jest super, kocham kula do kąpieli. Dlaczego wstydzisz się nagrywać przy ludziach? Łamiemy ręki. Już wszyscy widzą, że stoimy tu za aparatem. Dawaj, wrzucamy wszystko. Który? Dlaczego ty jesteś taki śmiały? Ja też tak chcę. Który? Ale ty nie jesteś normalnie taki śmiały. Ja jestem, ja nie mam problemu, żeby na przykład teraz ustać i zrobić... Nie, rób nic. Musimy tak czy siak, moi drodzy, wziąć żel pod prysznic. Nawet bym wzięła może za dwa, tylko trzeba wybrać zapach i to też jest najgorsze. Dorosłe życie jest straszne, mama nie. Już nie kupi żelu pod prysznic, musi się to znaleźć sami. To pozostało ostatnie. To jest taki słodki. Te są super, no dobra. To był chyba fajne. Zostawcie. Paula. Ej! No ten jest taki bardzo słodki. Ten jest ładny, ale mega sztuczny, ale ładny. Powąchajcie. Żel z dzieciństwa. Wiesz co, to pachnie jak pasta do zębów z tym krokodylkiem. Co ty masz z tym krokodylkiem? Naprawdę, to jest drugi raz to jest coś pachnie jak pasta. Ja nie wiem, o co chodzi, ten zapach mnie po prostu prześladuje. A z tego są moje ulubione. O Jezu. No to po prostu pachnie jak mamba. I zobacz, dlaczego on jest moim ulubionym. Jak mamba. Albo jakbym wzięła wszystkie różowe kosmetyki, to by ładnie wyglądało w łazience. To już nie. Ale mózg walczy. Tu jeszcze coś wychodzi, walczy, coś walczy. Walczy. Ten z brokatem mi się mega podoba. Ładne. I zauważam, że ty lubisz takie mleczne. Ja na przykład jestem team owoce, takie bardziej ja egzotyczne. Ja uwielbiam mleczne. Jakieś... Zwykły olejek z Bambino. Dobrze, że mi powiedziałeś, muszę wziąć olejek. Ja zawsze tym olejkiem myłam gąbeczki do makijażu i pędzle. I wiesz, jak super schodzi? Naprawdę nie. To jest bestie. Lifehack dla ciebie. Dzisiaj robimy makijaż. Ej, moja siostra się ostatnio stała włosomaniaczką. Ja sama też bym chciała być włosomaniaczką, ale się na tym nie znam. Wiem tylko, że moja porowatość włosa to jest średnio porowate. Bo tyle z mojej wiedzy. Podobno te rzeczy zanliwie są spoko i też w sumie testowałam sporo z nich i też się wydawały spoko. Na przykład ta odżywka, w sensie wcierka. Jak sami widzieliście po wcześniejszych filmikach, naprawdę bardzo widać różnicę w moich włosach, że bardzo urosły. I jeszcze właśnie z tej firmy jest super wcierka, ale jej akurat chyba nie ma, bynajmniej jej nie widzę. To jest chyba to jednak. Z Anwen? I ona jest podobno spoko. Wiem, że moja fryzjerka mi właśnie z tego Anwen polecała. Mi się wydaje, że chyba to wezmę. Zobaczymy, przetestujemy. Biorę na tym te słynne naklejki na pryszcze. Bierzemy jeszcze te żelowe płatki pod oczy. Ale też może być git w sumie. Vibe, Ameryka, influencerki, samochód, hol zakupowy. W sumie hol zakupowy zrobimy potem, jak wrócę do mieszkanka. A jak na razie zmieniamy lokalizację z galerii, przenosimy się do Action. Wydałem ponad 100 klap, by odreagować syf. Jesteśmy! Ale tam dalej są jeszcze jakieś inne sklepy, Teddy, Kik. Może wtedy w Kiku jakoś za dużo kosmetyków to my nie znajdziemy, ale w Action ja słyszałam, że naprawdę można znaleźć fajne perełki. I to nie jest żadna reklama, ale Action, jak chcesz reklamę, to ja mogę to zrobić, bo ja kocham twój sklep. Mordecko, przyjemy ludzi. I wzrokiem, wzrokiem. Ej, Tej, po! Meniura! Ej, mordeczko, co ty do mnie tu z Majerą podbijasz, ty? W dupę se nagbisz! Patryk. Co się gapisz, ty, Mordeczko! Mordeczko, ty się do mnie tu z bajerką nie podbijaj! Ja chcę! Mordeczko! Co? Gówno! Zjedz je równo, masz na twarzy i cię parzy! Wsadź do lodówki i będą parówki, połóż na głowie, udawaj pogotowie! Połóż na twarzy i udawaj, że cię parzy, what the fuck! Organizuj ekipę! Ty piara do sprzątnięcia jest! I będziesz miała gówno, Tej, mordeczko, co się gapisz? Serio patrzyła! Ty, po! Co? Ponad 1500 artykułów poniżej 5 zł! Żartujesz sobie. Wynoszę im sklep! I to patupatuś! Patupatuś? Co ci nie podoba? No. To wypier! Po papier. O, papier trzeba kupić, naprawdę, dobra, to idziemy po papier. Jesteśmy w tym Action i patrzcie, znalazłam te słynne dolarki i znowu biorę. One kosztują w ogóle tylko 12,95. Patrzcie, ile tego tu jest. To jest super. Jak się myjecie pod prysznicem, żeby sobie nie zamoczyć włosów. A tu są w ogóle maseczki do stóp. Patryk powiedział, że jak wezmę maseczkę, to mi zrobi masaż. Biorę i zobaczymy, czy dotrzyma słowo. Według TikTokowych filmików to podobno są fajne takie olejki do włosów, paznokci, generalnie do całej skóry. Chyba nawet go wezmę. A cenka też bardzo, bardzo fajna. Czy ktoś mi może powiedzieć, czy to w Action z Guessa oraz to z Naomi Campbell jest podróbą, czy nie? Bo w sumie to kosztuje normalnie jakieś 90 zł.
złotych w necie, a tutaj za 7 złotych. Pachnie identycznie, a w ogóle bardzo ładny zapach, mi się na przykład podoba, ale myślę, że jest na tyle specyficzny, że nie każdemu może siąść. Aczkolwiek na przykład to jest gesa takie średnie bardzo. Ale jakie przepiękne pędzelki. Nawet możecie komuś na święta sprezentować. No ja to w sumie mam swoje pędzle, ale styl, te są bardzo ładne, a ceny jeszcze piękniejsze. I gąbeczki też są. To są takie maski z żelowymi kulkami, które się wkłada do lodówki, potem wyjmujecie i dajecie sobie na oczka, takie zimniutkie z rana. No idealne na spuchnięte oczy. Mam takie jedno już w Płocku i naprawdę to jest mega fajne. Co prawda używam to bardziej w lato niż w zimę, aczkolwiek myślę, że fajna opcja jak za 4,95. A tutaj są jeszcze takie waciki do zmywania makijażu. No to chyba też postawię. A oczywiście różowe. Weźmy też zapaszek do łazienki. Ocena? Nie. Lawendy jest ocena? Mało. A ja słyszałam, podobno ma zapach jak Stradivarius. A Stradivarius ma piękny zapach. To nie pachnie jak lawenda. Nie pachnie jak Stradivarius. To pa... Bierzemy to. Let's go. Jeszcze patrzymy na jakiś taki czyszczący asortyment do domu. Wiecie, coś ten. To mamy. Jest mega spoko, także mogę wam polecić. Ale słyszałam, że to też podobno jest fajne z tego The Pink Stuff. I szukam jeszcze do okien. To jest na pewno do okien. To jest super. Jak bierzecie ubrania, możecie włożyć kolorowe, tak, różne i to. Ten kolor, ja wiecie, nie barwią się. Co? Pomieszałeś Nie. Skarpetki tylko kolorowe z czarnymi. To pewnie. To były moje majtki, ja je bardzo lubię, Patryk. Tyś majtek nie widać. Chcemy wziąć jakiś płyn ładnie pachnący. Sprawdźmy po prostu, jak pachnie. Kiedyś mieliśmy te kuleczki, one były super. Ale tutaj jest. No nie, to nie są studenckie budżety. Sztachnij się, weź. Fu. No możesz nie psikać na mnie. To jest spray, żeby wyprasować ubrania. My nie używamy w ogóle żelazka. To jest naprawdę mega fajne. Co ja jeszcze chcę? O, to jest właśnie to, czego szukałam. To są woreczki na gacie. 3,47, bo to są takie totalnie randomowe ceny z dupy. 8,99, potem 8,88, 17,66, 3,47. Tak wzięte, widzę to skąd. Żeby ładnie pachniało. Pięknie do zmywarki i tutaj sól. Takich rzeczy jeszcze nie kupiliśmy, mamy zmywarkę już ponad rok w sumie. No ale dobrze, no kiedyś trzeba. Lepiej późno niż wcale, prawda? One w ogóle kosztują 5 zł, a podobno są naprawdę spoko. Tylko ja się trochę boję, ja mam problemy z cerą. Zastanawiam się, czy nie zrobić drugiego podejścia z zalotką, bo już kiedyś miałam zalotkę, ale często mi się po prostu prostowało i wiecie, to było bez sensu używać tą zalotkę, bo nic nie dawała. Może teraz spróbuję, tylko z wodoodpornym tuszem, bo wcześniej nie miałam wodoodpornego, więc może zaryzykuję. A jest różowa, więc warto. To mnie w sumie zachęciło, żeby ją wziąć, także do koszyka. Są też rzęsy są fajne. I w dildzie chyba też są fajne rzęsy, z tego co widziałam na filmikach u innych dziewczyn. Czy ja się odważę przykleić rzęsy? Mi się wydaje, że to nie jest dla mnie w ogóle rzecz. Czy jest to ktoś, kto pamięta iOS-y? Mega podobne i to z Chupa Chupsa, więc wydaje mi się, że mogą być całkiem fajne, jak kosztują całą dyszkę. Mega słodkie organizery do łazienki. I to nawet w takim całkiem podobnym vibe, jak mamy łazienkę, czyli takie drewienko, coś ten. Także chyba nawet się skuszę, bo cena też jest bardzo fajna. Tutaj mamy takie nawaciki i nawatyczki do uszu. I tu są jeszcze na jakieś kosmetyki, ale chyba na razie postawię tylko na te dwa. I najwyżej, jak się sprawdzą, no ładnie wyglądały, to też dokupię jeszcze jakieś któryś z tych. Są takie fajne ręczniczki do włosów. Myślę, że nie będą aż tak bardzo niszczyły. Podejrzewam, że z jakiejś mikrofibry czy coś. I znalazłam różowy, więc bierzemy. Takie piękne disneyowskie kule. Na prezent dla kogoś. Idealne. To jeszcze z bajek. Wszystkie oglądałam. Jest to, czego najbardziej poszukiwaliśmy. Oh yeah. To jest to. Papier do kibla. Gdy dziecko czeka z zakupami i się boi, że mama nie wróci. I będzie miał jak zapłacić. I będzie miał najbardziej cringe'owy moment na świecie. I będzie musiało czekać na mamę. To jest Patryk po prostu. O nie. Holem zakupowym. Wróciłam już ze sklepu i udało mi się znaleźć naprawdę sporo fajnych perełek. Nie pytajcie, ile wydałam, bo po pierwsze sama tego nie wiem, a po drugie nie wiem, czy chciałabym to wiedzieć. Zacznijmy najpierw od Rossmana, ale generalnie byłam w wielu, wielu sklepach. Właśnie na filmiku wam pokazałam Rossmana, Action, byłam jeszcze w Hebe, w Sephorze, na stoisku Semilaka, ale to może nie będę spoilerować, to zaraz sami zobaczycie. No i w Rossmanie oczywiście waciki standardowo. Czy wy też tak macie, że zawsze wam ich brakuje w domu? W sensie jakby ja kupuję cały czas nowe opakowania i cały czas ich nie ma. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Patyczki do uszu. Niezbędna rzecz dla wszystkich babeczek, czyli tampony. I to są tampony z aplikatorem i ja nie potrafię w ogóle używać takich zwykłych tamponów. Najgorsze jest to, że dostawałam już naprawdę bardzo dużo propozycji współpracy z różnymi firmami produkującymi tampony. I to naprawdę były takie fajne całkiem kampanie, ale nigdy ich nie mogłam przyjąć, bo ja naprawdę nie umiem nawet używać tampona. Nigdy w życiu nawet nie próbowałam takich zwykłych i zawsze tylko z aplikatorem. I tych aplikatorów są dwie wersje, bo są plastikowe i papierowe. Te plastikowe ciężej jest zdecydowanie znaleźć w sklepach, ale naprawdę jest to taki ratunek życia, że o, serio. Dalej mamy żel pod prysznic, ten, który tak pięknie pachnie i generalnie ja nie mam jakichś preferencji co do żelu. Mi tam totalnie obojętnie, co ja będę używała, byleby ładnie pachniało, a ten, no jest cudowny, pachnie jak takie mamby truskawkowe albo malinowe. Dezodorant i tutaj też nie mam żadnych preferencji, wybieram bardziej po zapachu, za każdym razem biorę jakiś inny. Ten akurat pachnie bardzo ładnie, także spoko. Płyn micelarny, ale to chyba klasyczek. W ogóle to też jest dziwne, bo płyn micelarny starcza mi na jakieś dobre pół roku, a waciki, nie wiem, mam wrażenie, że one po tygodniu się już kończą. Wcale nie nakładam aż tak dużo tapety. To
jest, słuchajcie, pasta do zębów. Wcale nie wzięłam jej tylko dlatego, bo jest fioletowa. Wcale. Widziałam już czarne, widziałam jakieś niebieskie, ale fioletowa? To jest big brain, to jest super. Podejrzewam, że ona jest jakaś wybielająca, więc git. Henna do brwi. I czy wzięłam kolor czarny tylko dlatego, bo nie było jasnych? Być może. I uwaga, ona kosztowała jakieś 2 złote. Czy to jest bezpieczne, że ja kupiłam kolor czarny, będąc blondynką? Absolutnie nie. Ale nie było innego koloru, więc musiałam się cieszyć z tego, co było. Ja najwyżej Patryk sobie użyję, no co? O, to też jest super. To są takie plasterki na niedoskonałości. Myślę, że już dość znane, bo na TikToku były mocno rozpromowane. I tutaj akurat mamy takie gwiazdeczki. Ja już testowałam kółeczka, testowałam serduszka, ale te gwiazdeczki jakoś najlepiej mi się sprawdziły, także wzięłam, ale są strasznie drogie, bo za 20 takich plasterków to ja zapłaciłam chyba około 12-13 zł, więc sporo. Ale słyszałam, że w Action są zamienniki tego o ponad połowę tańsze, więc jak znajdziecie w Action, to bierzcie, aczkolwiek u mnie niestety nie było. Ewentualnie po prostu słabo szukałam, co by mnie raczej nie zdziwiło. Kolejny... O, fucken. To mi się chyba rozlało, wiecie? No takie średnie bym powiedziała. No dobrze, to jest olejek pod prysznic Zisane i możecie się dziwić, że Paula, po co ty wziąłeś olejek? Jakby what the fuck? Wzięłam to, ponieważ to jest mistrz w myciu pędzli. Dosłownie nie ma lepszego produktu do mycia pędzli. To jest świetne. A ja swoich pędzli nie myłam... No, dawno. Kolejna rzecz, o, to jest coś dla włosomaniaczek. Chociaż podejrzewam, że wszystkie włosomaniaczki już dawno odkryły ten produkt. Nie wiem, mi tu poleciała moja fryzjerka i jest to taki spray, który, wiecie, psikamy na skórę głowy i dzięki temu pobudza nam to porost włosów. Moja siostra właśnie ją ma i mówiła, że jest bardzo fajna i że widzi duże efekty, znacznie większe niż po OnlyBio, więc sprawdzimy to, bo ja na przykład po OnlyBio widziałam bardzo duże zmiany, więc jeżeli to daje jeszcze lepsze efekty, to kurczę, zostaje rozpunką. Tutaj z Rossmana już nam zostały ostatnie dwie rzeczy i są to rzeczy takie bardziej makijażowe. Generalnie tutaj nie robiłam zbyt dużych zakupów makijażowych. Miałam zrobić, ale potem stwierdziłam, że w sumie mam naprawdę bardzo dużo tych kosmetyków ze współprac i nie wiem, czy jest sens kupować jeszcze więcej tego. Najpierw na spokojnie sobie zużyję te, które dostałam i potem po prostu najwyżej będę dokupowała, jak czegoś mi będzie brakowało. Na samym początku klasycznie Banana Loose Powder z Vibo, no chyba taki klasyczek to jest po prostu. Ja mega lubię ten puder, go też można złapać na fajnych promkach. Nie jest to może mój ulubiony, bo moje ulubione pudry to są z Revolution, w takich naprawdę dużych opakowaniach, bo one nie dość, że starczają na długo, można też je znaleźć na promce. Jeszcze w dodatku mają piękne zapachy i bardzo ładnie wygląda po nich twarz, w sensie bardzo, bardzo mocno trzyma się to matowe wykończenie. Tylko że właśnie nigdzie nie ma ich dostępnych stacjonarnie, bynajmniej u mnie w mieście i zawsze trzeba zamawiać, a to też jest takie, wiecie, pierdzielenie się, że mówię, a zamówię, potem przekładam na kolejny dzień, no nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja nigdy, jak coś sobie zaplanuję, to nie zamawiam tego od razu, kiedy to zaplanuję, tylko tak zwlekam, nie wiem w sumie dlaczego. Kolejną rzeczą jest korektor Znam, ja wcześniej używałam tylko tego Jumbo z Vibo bodajże, albo z Lovely i tamten mi się sprawdzał super, ale teraz chciałam spróbować czegoś nowego i właśnie wzięłam ten Znam, bo też słyszałam o nim dobre opinie, on w ogóle pięknie pachnie, ale mam nadzieję, że też nie będzie jakoś źle wpływał na moją cerę przez ten zapach, no bo wiecie, takie perfumowane produkty, no tak różnie działają dla tych osób z trądzikiem. Ej kurde, ja jeszcze kupiłam przecież bronzer od Lexi. W końcu go znalazłam, tylko gdzie ja go mam? Nie wiem. Moment. Ej, zgubiłam go chyba. Najgorzej. Smutno mi, zgubiłam bronzer. Jezu, w ogóle tak mnie denerwuje, jak na przykład chcę sobie kupić jakiś kosmetyk, przypuśćmy taki do makijażu i patrzę, no jest dużo tych produktów, no to fajnie, wybiorę sobie mój kolor, no i biorę. Ja otwieram opakowanie, patrzę, a tam wszystko wypalcowane, jakby dlaczego ludzie nie używają testerów? Czy to jest taki problem wziąć ten produkt z testera, a nie z normalnego produktu? Przecież logiczne, że potem nikt nie będzie chciał tego kupić. I właśnie ten bronzer, który znalazłam, po prostu ja się biłam się o ten bronzer, bo został totalnie ostatni. Było ich chyba z 10 i wszystkie były wypalcowane i ten jeden był w takim dobrym stanie, ale miał trochę zepsute opakowanie, w sensie, że tak się nie domykało, więc tak, to była po prostu wojna o ten bronzer. Bardzo chciałam go przetestować, zwłaszcza, że ostatnio zaczęłam się właśnie bawić z takimi bronzerami, generalnie produktami na mokro. Więc będę musiała zrobić wielkie poszukiwania go, bo ja go nie odpuszczę. Nie ma takiej możliwości, ja zbyt długo o niego walczyłam. Ale dobrze, takim akcentem przejdźmy do kolejnej torby, tym razem z Action. Uważam, że w Action naprawdę jest bardzo dużo fajnych perełek, w chyba najniższych cenach takich rynkowych na obecną chwilę. Jeżeli chodzi o kosmetyki, rzeczy do domu i w zasadzie wszystko. Nawet nie wiem, kurczę, od czego zacząć. A na samym początku to jest taka maska na oczy, którą wkładamy do lodówki. Rano możemy takie zmrożone sobie położyć na twarz i czujemy się fresh. Oj. Fresh. O, to też jest super. To są takie waciki do zmywania makijażu, wielokrotnego użytku. Takie również miałam, tylko wiecie, to są produkty, które się niszczą. I po paru latach, czy tam miesiącach użytkowania, zależy jak użytkujecie, no to trzeba je mimo wszystko wymienić. No i właśnie tutaj sobie znalazłam w Action takie. To jest zestaw takich golarek. W sensie jest to jedna golarka i takie zamienne główki. No i to jest po prostu świetne rozwiązanie. Płacicie mało, macie taki cały zestaw, który wam starczy na bardzo długo, zwłaszcza, że ja nie golę się jakoś często. W sensie, żeby to nie zabrzmiało, że jestem jakimś brudasem. Po prostu bardzo wolno mi rosną włosy na ciele. Tu są dwie rzeczy, nie kosmetyczne, tylko takie bardziej organizacyjne, ale słuchajcie, to ja mam dla was taki malutki spoiler. Mam w planach nagrać dla was kolejny odcinek właśnie z takiej organizacji, bo jak wiecie, mam taką serię na kanale, że organizujemy różne pomieszczenia w moim mieszkaniu. Robiliśmy już tak z kuchnią, ale ta kuchnia już nie wygląda tak jak na tym filmie, więc i tak będziemy musieli zrobić update. Ale planowałam też nagrać to z łazienką i właśnie kupiłam sobie takie organizery na patyczki i na waciki. To pachnie jak Stradivarius, przysięgam. Ja już to mówiłam, ale powtórzę to jeszcze 500 razy, bo... No to jest niesamowite.
To jest jeden do jeden. Właśnie tego używają w Stradivariusie. Pachnie pięknie. Ja w ogóle mam obsesję na punkcie zapachu w mieszkaniu. Ja kocham świeczki, kocham jakieś aromatyczne pikacze, które wkładamy do gniazdka i ten zapach się roznosi pięknie po pomieszczeniu. Wiecie, niby to jest taki spray bardziej do łazienki, żeby popsikać, ale ja i tak psikam całe mieszkanie. A propos mojej obsesji na punkcie psikaczy, kupiłam jeszcze jeden. To jest już taki klasyczek, często go kupujemy. O no, on też jest ładny. Tylko że on jest taki bardziej kiblowy. W sensie to jest taki kiblowy zapach, ale ja lubię w sumie takie zapachy. W sensie taki po prostu odświeżający. To jest też super rzecz, jeżeli mieszkacie sami i nie chce wam się prasować ubrań, to jest Big Brain. To jest mocny produkt. Ja słuchajcie, mieszkam już sama półtora roku i ani razu nie użyłam żelazka. A już wiele razy robiłam pranie, żeby nie było. Jezu, ja nie chcę wyjść na jakiegoś brudasa w tym filmie, bo tak to teraz trochę wygląda. Ale nie, nie zrozumcie mnie źle. Tutaj mamy jeszcze takie listki, które wkładamy do pralki, jak na przykład chcemy wyprać dużą część różnych kolorów, żeby po prostu nic tam się nie zabarwiło. Tutaj akurat już mamy otwarte, bo robiliśmy pranie, ale też taka polecajka ode mnie, bo fajna rzecz. A propos prania i sprzątania, to mamy jeszcze takie chusteczki do czyszczenia toalet. Moja mama mi je poleciła, nie wiem, nie testowałam ich jeszcze, więc zobaczymy. Dalej mamy taki olejek do twarzy, takie serum i ja jestem w ogóle w szoku, że to kupiłam, bo ja zazwyczaj jak kupuję jakieś rzeczy do twarzy, to tylko w aptekach, tylko jakieś dermokosmetyki z racji, że mam te problemy z trądzikiem, ale naczytałam się tyle dobrych opinii o tym produkcie, że stwierdziłam, nie Paula, ty musisz to przetestować. I to ma jakąś witaminę E, retinol, zobaczymy, czy mi się to sprawdzi, jak zobaczę tylko, że może mnie w jakiś sposób uczulić, to pewnie od razu odrzucę ten kosmetyk, ale jednak dam mu na początku szansę. Kolejny olejek, tym razem do włosów raczej będę go używała. Jest to olejek arganowy, ale jeżeli tu mam jakieś włosomaniaczki, a na pewno takowe się znajdują, to możecie mi polecić jakieś fajne kosmetyki, czy to do włosów jakiś szampon, odżywkę, czy to jakiś olejek, krem, cokolwiek, bo ja naprawdę kompletnie się na tym nie znam, każdy mi poleca coś innego. Ja finalnie nie wiem, na co bym mogła się zdecydować, a jeszcze nie znalazłam takich swoich idealnych kosmetyków do włosów, po których one są takie fajne, lejące, mięciutkie i nie przetłuszczają się tak szybko, więc możecie mi dać znać najlepiej na Instagramie, bo tam te wszystkie wiadomości czytam i będę mogła od razu jakieś screeny czy linki sobie po prostu pozapisywać, jeżeli mi coś tam polecicie. Tutaj jeszcze mamy jedną rzecz taką bardziej makijażową, aczkolwiek nie używa się tego stricte do makijażu, tylko jest to taka pomoc, a mianowicie zalotka. Oczywiście różowa, no bo jakżeby inaczej. Ja już miałam kilka prób używania zalotki i za każdym razem te próby kończyły się klęską, smutkiem i stratą. Bo ja mam naturalnie grube, gęste rzęsy, nie mam w ogóle z nimi żadnego problemu. I nawet jak się nie pomaluję, to uważam, że wyglądają dobrze. One są jak dach, one schodzą tak, a nie tak, jak powinny. O Jezu, ja kupiłam kolejny dezodorant, tym razem z Rexony, tamten był z Nivea. No dobrze, no to chociaż nie będę śmierdziała. Tutaj jeszcze mam jakiś maseczkowy set. Teraz mam w ogóle tak dużo maseczek, bo jeszcze w tych kalendarzach mi się trafiły. Ale tutaj w Action kupiłam troszkę inne, bo to jest akurat maseczka do dłoni, do stóp. Tu jeszcze zisane takie płatki pod oczy. Tutaj również nie jest kosmetyczna rzecz, ale taka bardziej łazienkowa, bo jest to taki woreczek do prania. Ja go często używam do bielizny. Dobra, zostały mi trochę stypiarskie rzeczy, ale i tak wam pokażę. Kostki do łazienki. Mieszkam tutaj półtora roku i ani razu takich nie kupiłam, więc gratulacje dla mnie, w końcu je mam. A to co to takie jest? Dobra, ej, to jest odświeżacz zapachów do zmywarki. Co do zmywarki, to mamy tutaj jeszcze sól, bo jakiś czas temu mieliśmy powódź właśnie przez to, że nie używaliśmy tej soli. Ona jest tam potrzebna do czegoś tam. Myślicie, że ja się na tym znam? No oczywiście, że nie. Więc wam nie powiem, to jest sekret. I tu jeszcze dwie rzeczy również niezbyt kosmetyczne, ale mamy takie malutkie ręczniczki do wycierania na przykład dłoni albo twarzy. Zobaczymy, do czego je użyję. Ale w Action są naprawdę bardzo fajne ceny ręczników, nie tylko takich małych, ale są również takie duże. I też mają bardzo fajną jakość, uważam. Tak samo jak to prześcieradło. Jakość jest fajna, jest mięciutkie, przyjemne, także niedługo pewnie będę musiała już zmienić, więc oczekujcie takiego filmiku. Dalej mamy rzeczy tak troszeczkę bez reklamówki, niezbyt estetycznie, ale wam pokażę, to są rzeczy stricte do paznokci. Ja przez jakieś dobre kilka lat mam cały czas tą samą lampę do hybryd z Semilaka i użyłam jej, no myślę, że z kilka razy. Wiecie, zabrałam się do robienia paznokci, nie potrafiąc ich po prostu robić. Byłam dwa razy u kosmetyczki, podejrzałam, jak one to robią i potem zaczęłam je robić sama, no i zniszczyłam sobie te paznokcie totalnie, więc się zniechęciłam. Ale stwierdziłam, że teraz w zasadzie nie potrzebuję chodzić do kosmetyczki, chcę, żeby te paznokcie trochę odżyły. Nie chcę na razie sobie ich przedłużać, nie chcę sobie robić takich szponów, chcę, żeby one sobie troszkę odpoczęły po całych tych wakacjach, bo naprawdę zostały wtedy mocno zmaltretowane. Tylko że ja mam bardzo delikatne paznokcie, one strasznie szybko mi się łamią, więc stwierdziłam, że kupię sobie właśnie jakąś taką odżywkę, żeby usztywnić je i żeby po prostu nie łamały się, logiczne. Na razie są w takim stanie, one są już pomalowane, tylko właśnie były pomalowane lakierem mamy Patryka, nie moim. Uważam, że wyglądają naprawdę spoko, patrząc na to, że robiłam je pierwszy raz od, o Jezus, dobrych kilku lat. No ale dobrze, co mamy do tych paznokci, słuchajcie? O, może zacznę od lakierów. To znaczy nie mam tego za dużo, bo nie chciałam żadnych kolorowych robić. Wzięłam tylko taki top coat, taką bazę, która jest jakaś proteinowa, niby coś tam robi z tymi paznokciami, że je odbudowuje, coś tam i ona jest akurat z Neonail. Top jest w zasadzie z Semilaka, ale go kupiłam w Rossmanie. Była akurat jakaś promka na topy. Z takich niezbędnych rzeczy do robienia paznokci mamy również bloczek polerski, pilniczek, który już zdążyłam otworzyć, zestaw takich małych patyczków, dzięki którym możemy wytrzeć miejsce, gdzie nam się lekko wyjechało lakierem, sążki do skóry, no i jeszcze cleaner do przemywania tych paznokci. Ja się nie znam, okej? Ja jestem początkująca, proszę mi wybaczyć.
kominek zapalony, raczej włączony, więc myślę, że możemy otworzyć teraz kalendarze adwentowe i pierwszy raz na tych vlogmasach zrobimy to tak z rąsi, bo zawsze pokazywałam wam moją buźkę, ale nie oszukujmy się, że dzisiaj już trochę tej twarzy zobaczyliście, także tym razem zaczniemy sobie od tego mojego ulubionego kalendarza i mamy 8 i 7. Tyn, 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 tyn. Och, Jezus, jakie malutkie! Tutaj, słuchajcie, mamy z bioderem jakieś takie serum do wygładzania. Zobaczmy teraz, co skrywa dla nas 8. Tutaj chyba coś do makijażu tym razem. Jest to szmineczka w takim czerwonym odcieniu z Lancome. O, wow, jak ona pięknie pachnie! 7 i 8 tutaj na nas czekają. Czy tu jest znowu jakaś maska? To możemy wyglądać jak super bohater! Z kwasem hialuronowym z tej serii Revitalift. No i 8 taka dość... No taka... Sami zobaczmy. O Jezu, czy to jest kolejny dezodorant? Ej, chyba tak. No hit po prostu. Teraz będę miała dożywotni zestaw dezodorantów. Zobaczmy w ogóle zapach, jak to się otwiera. Halo. O Jezus. O, ale ładnie pachnie, tak odświeżająco. No w sumie co innego można powiedzieć o dezodorancie. Teraz pieskowy kalendarz i tutaj 7 już otworzyłam któregoś dnia, bo pomyliłam ten numerek z jakimś innym numerkiem i już wiem, że tutaj są te paseczki z kurczaka. Ale 8 nie widziałam, więc sprawdźmy sobie. Nie, znowu jest to samo. Czyli po prostu kawałki kaczki. Bestii kalendarz, 7, już widzę ją tutaj. O, jakie ładne! Gitara czy skrzypce to będzie w ogóle idealne dla mojej siostry, bo tak jak wspominałam już we wcześniejszych vlogach, ona chodzi do szkoły muzycznej, więc no tak tematycznie. 8. Jakie słodkie! Taki kwiatuszek. 3 mamy otworzoną, czyli teraz 4. To są te kalendarze z 12 okienkami, więc otwieramy tylko jedno. Okej, tutaj mamy jakąś... O Jezus, jaki glucior jest w środku. Tego jestem bardzo ciekawa, nie powiem, że nie. Jakaś hydrożelowa maska, pewnie nawilżająca. Teraz kawusia, czwórencja. I tutaj znowu mamy jakąś taką klasyczną kawę. Czekam na coś karmelowego, albo czekoladowego, albo waniliowego. Ja akurat takie słodkie kawy lubię najbardziej. Siema, to znowu ja. Stwierdziłam, że możemy sobie zrobić taką wieczorną pielęgnację, to od razu wam też pokażę, jakich kosmetyków używam do swojej cery, które mi się fajnie sprawdzają. Może wy też w komentarzach zrobicie mi jakąś fajną polecajkę produktów, też dajcie koniecznie znać, czy macie coś fajnego do przetestowania dla mnie. W mojej łazience naprawdę przyda się wielkie sprzątanie, także któryś z vlogmasów będzie z organizacją, ja wam to gwarantuję. Na samym początku standardzik, związujemy włosy. Pink. Pięknie. Oczywiście opaseczka, bo jak uwalę włosy, to nie będzie mi się potem ich chciało myć po raz 1500 miliardowy. Na samym początku standardowo zmywamy po prostu makijaż płynem micelarnym. Płynem micelarnym! Ładuje mi się telefon, więc nie włączymy sobie muzyczki w tle, ale możemy puścić w trakcie, jak będę zmywała ten makijaż. Jest dobrze? Jest dobrze! Makijaż zmyty i przechodzimy do kolejnego etapu. Tych etapów u mnie jest całkiem sporo. Generalnie w ogóle mam taką fobię na punkcie wieczornej pielęgnacji. Kiedyś miałam coś takiego, że jak wróciłam z imprezy, to pójdę sobie spać w makijażu, co tam rano zmyję. Bo wiecie, była fajna impreza, no to już po tej imprezie mi się nie chciało zmywać tego makijażu. A teraz? Boże, nieważne gdzie ja bym była, co ja bym robiła, gdzie ja bym spała, to ja muszę, po prostu muszę zmyć makijaż. No i do tego właśnie zazwyczaj używam tego płynu micelarnego, a potem, żeby jeszcze na 100% ten makijaż był zmyty, często używam właśnie tego Clinit Zero. O tym produkcie widziałam bardzo dużo dobrych opinii na TikToku. Ja tu akurat kupiłam, jak byłam w Tajlandii. Jak widać, produkt jest mocno użytkowany. Jeszcze do tego mamy taką szpatułeczkę i nabieramy sobie właśnie produkt. No i po prostu ja sobie tak rozsmarowuję to po twarzy. Oczywiście tą szpatułkę po użyciu potem trzeba umyć, żeby nie przenosić tych bakterii. Używam tego zawsze, jak mi się przypomni, no bo w sumie mam płyn micelarny, a jeszcze potem i tak myję jakimś żelem czy coś, no to raczej powiedzmy, że jest prawie 100% pewność na to, że ten makijaż do końca zmyję. Ale teraz jak nagrywam filmik, to... Pokaż mi się z tej lepszej strony, a nie z tej strony Pauli leniwca, chociaż już mnie i tak widzieliście chyba w każdym możliwym wydaniu. To są 2 kosmetyki, które ostatnio sobie zamówiłam właśnie na Superfarmie. Ja lubię sobie tak testować nowości, aczkolwiek to jest ze mną już od dobrych, no, kilku lat. Nie jest to niestety żadna współpraca, a mogłaby nią być, także... Call me. Jest to taka pianka do mycia, do cery trądzikowej, naprawdę od kilku dobrych lat jej używam, ja ją po prostu uwielbiam. Miałam takie pół roku, kiedy przestałam jej używać i wtedy faktycznie widziałam, że moja cera się pogorszyła, ale to też nie ze względu na to, że po prostu przestałam jej z niej korzystać, ale też ze względu, wiecie, na to, co jadłam, jak się odżywiałam, jaka była temperatura w miejscach, w których przebywam. Nasz stan cery zależy od wielu czynników, nie tylko od tego, jakich produktów używamy, ale to, że ta pianka jest świetna, to wam gwarantuję. No
No i tak wyglądają realia. No jak widać tutaj z moją cerą ewidentnie, no nie jest okej, okay, ale ja walczę, okej, okay? Ja walczę. Byłam u dwóch dermatologów, u Magika, jak już wcześniej słyszeliście, więc staram się, okej, okay? To się liczy. I jeżeli chodzi o produkty na dzień, które używam regularnie, mam ich naprawdę bardzo dużo, ale jeżeli chodzi o te rzeczy na noc, to nie mam ich praktycznie wcale takich do polecenia, bo za każdym razem z którymś, który kupowałam, coś było nie tak, albo mi się w ogóle nie sprawdził, albo nie dał żadnych efektów, albo mnie uczulił. Aczkolwiek ten kremik, który właśnie zamówiłam na Superfarmie, sprawdza się całkiem spoko i jest w opakowaniu, bo chciałam wam pokazać, jak to wiecie, wygląda tak profesjonalnie, fajnie. Ale prawda jest taka, że już go używałam i w zasadzie jest spoko, jeszcze tak za dużo o nim nie powiem, ale na Instagramie jestem z wami na bieżąco, jeżeli chodzi o takie polecajki, także tam zapraszam. On w ogóle tak pięknie pachnie, ale ja nie wiem, czy to dobrze, bo ja też słyszałam, że kosmetyki, które mają mocne zapachy, mogą też niekoniecznie dobrze się sprawdzać do cery, najlepiej wybierać takie po prostu zwykłe, ale bezzapachowe. Aczkolwiek nie powiem, ten zapach bardzo kusi. Teraz się świecę jak bombka na choince. No tematycznie, tematycznie do vlogmasów oczywiście. Wieczorkiem jeszcze nakładam taki żel pod oczy, to akurat mi poleciała moja ciocia, bo pracuje w aptece i mówiła, że to się podobno fajnie sprawdza właśnie na cienie i worki pod oczami. Ale ja nie mam z tym jakiegoś takiego większego problemu, szczerze mówiąc, więc ja to używam po prostu tylko i wyłącznie po nawilżenie, bo ja mam strasznie suche powieki, zwłaszcza teraz w tym okresie. Kompletnie nie wiem dlaczego, do tego stopnia, że aż mnie bolą i pieką. A rano po nocy zawsze sobie właśnie myję twarz tym cetapilem i do tego używam albo tego SPF-a i to też są produkty przeze mnie sprawdzone. To jest już moje drugie opakowanie, a to już jest moje trzecie opakowanie. Tutaj akurat mamy 50, to bardziej akurat kupowałam na lato i to już też mi niewiele zostało, bo głównie w lato tego używałam. Natomiast teraz bardziej stosuję ten produkt i jest to też właśnie do cery trądzikowej z tej samej serii cetapianka. Także słuchajcie, to były chyba takie moje polecajki ode mnie. Nie wiem, czy jeszcze jest coś, co tak faktycznie bardzo dobrze mi się sprawdziło. No i nie przedłużam, dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie wspieracie. Czekam na fajne komentarze, oczywiście na wszystko odpisuję i serduszkuję. Zapraszam na Instagrama, TikToka. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!